Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w przeglądzie aktualizacji i tym razem na warsztat bierzemy wersję 1.0.10. Pierwszy punkt to ponowne wyrenderowanie trawy w celu lepszego pokrycia podłoża. Tutaj macie, jak wygląda to tak z boku, z perspektywy, a tak macie z góry. Ja szczerze mówiąc nie widzę za dużej różnicy, z góry to wygląda nadal trochę biednie, ale możliwe, że jest już jakaś poprawa, której ja nie zauważyłem. Wiele poprawek tekstur nieba. I tutaj spójrzcie sobie na niebo. Tak to wygląda. Tak, ja szczerze mówiąc nie wiem, jak przedtem niebo wyglądało. Nie zwracam na takie rzeczy uwagi, więc jak ktoś widział, zwraca uwagę, to sobie sprawdźcie, czy coś się zmieniło. Następnie twórcy piszą o skorygowanej wielkości słońca, a więc tak ono wygląda. Specjalnie ustawiłem ranek, żeby lepiej to było widać. Przyjrzyjcie się, ocencie. Skorygowano dym w pojazdach. Spójrzcie. Tak to wygląda podczas jazdy. Tak to wygląda podczas postoju. Kolejny punkt to biorafineria poprawnie dodaje paliwo do domowej stacji paliw. Jak widzicie, w lokalnym dystrybutorze mamy obecnie 997 litrów. Wybuduje biorafinerię. Mamy dzień 2 kwietnia. I za chwilę zobaczymy, czy coś się zmieniło. Jak widzicie, mamy 4 kwietnia. Przesunąłem czas o 2 dni i zobaczmy, czy dodało nam paliwo. Mamy 1037 litrów, czyli mamy dodane równe 40 litrów, co się wiąże z dodawaniem 20 litrów paliwa na dzień. To jest naprawdę dużo. I jak widać, wszystko poprawnie jest dodawane. Także punkt zaliczony. Poprawiono pozycję składowanej kiszonki, obornika oraz trawy. Konie teraz nie wystają przez ściany. Jak widzicie, są one inaczej rozmieszczone, nie dotykają ścian, także i nie mają prawa różne ich części ciała przez te ściany wystawać. Następny punkt zrobimy sobie razem, ponieważ po raz pierwszy poprawiono grunt pod torami. Jest ślicznie usypany kamyszek, tak? Super to wygląda, jeszcze na drugich. A drugie to poprawiono linie energetyczne obok torów. Zapewne chodzi o to. Przyjrzyjcie się. Tak to wygląda. Ostatnim punktem jest poprawienie synchronizacji tekstur podczas prac w polu. Więc tutaj wzięliśmy sobie na warsztat orkę, tak? I widać pięknie skiby pojawiają się wraz za pługami, a więc może nie za pługami, a wręcz jakby to powiedzieć, podczas orki. Tak, no po prostu podczas orki. Nie latają gdzieś tam nie wiadomo jak daleko. A więc pokażę to jeszcze na przykładzie kultywatora oraz siewnika, tak aby było sprawiedliwie. Tak oto wygląda to w kultywatorze. Jak widzicie, także wszystko jest w porządku. Dojedziemy do końca i zobaczymy jeszcze na siewniku. Ale siewnik na pewno też będzie podobnie ładnie wyglądał. No i mamy siewnik podczas siewu rzepaku. Jak widzicie, także pięknie to nadąża za tym siewnikiem. Nie jest już 5 metrów za nim, na co jeszcze narzekałem w drugim odcinku bodajże Let's Playa. Także super teraz to wygląda. Przyjrzyjcie się. Jak widzicie, super za siewnikiem to nadąża. A więc to by było na tyle w tym przeglądzie aktualizacji. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Przyznam wam się szczerze, że nagrywam to drugi raz, ponieważ
pierwsza seria nagrań mi się totalnie skrzaniła przez kodek. Chciałem zaoszczędzić miejsca na dysku, na którego mam mało i niestety na dobre to nie wyszło. W związku z czym podejrzewam, że ten materiał wyszedł troszkę gorzej niż ten, który nagrałem po raz pierwszy. Mam nadzieję jednak, że wam się to przyjemnie oglądało. Tutaj macie jeszcze pokazaną rafinerię paliw, biopaliwa, która dodaje właśnie paliwo do naszego lokalnego dystrybutora. Pokazuję ją wam, abyście nie pomyśleli czasami, że coś jakoś gdzieś dodałem, a tak naprawdę nic się nie dzieje. Nic nie zostało poprawione, a zostało poprawione. Chciałbym was jeszcze zaprosić na oficjalne forum gry simfarmforum.pl. Znajdziecie mnie tam jako administratora, ponieważ jestem głównym założycielem tego forum. Nie ja tworzyłem, spokojnie, nie mam jeszcze aż takich umiejętności, aczkolwiek zarządzam tam wszystkich i odpowiadam w imieniu całego Playwaya. Chcemy, aby forum się rozwinęło jak najlepiej. Już wkrótce, gdy dojdą mody, zrobimy z niego centrum modyfikacji. Do tej pory wspierajcie też nas, tworząc jakieś tematy, sugestie i tak dalej. Nie muszą to być koniecznie podawanie błędów. Jak najbardziej serdecznie was zapraszam, simfarmforum.pl. Pełną listę zmian w tym update'cie także tam znajdziecie. W opisie filmu macie link do forum, jak i do tematu z listą zmian oraz planami na styczeń. Ja na filmie przedstawiam tylko czysto techniczne aspekty gry, które można przedstawić, które jest sens przedstawiać. Nie są to jakieś pierdołki. A takich ogólnych, małych zmian jest naprawdę dużo. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, co naprawdę motywuje i dacie znać, że jednak tego nie spierniczyłem i na przyszły raz muszę chyba sobie już nowy dysk kupić, albo drugi po prostu. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!